tych naszych rozważaniach musimy teraz dotknąć tematu bardzo ważnego również, który jest jakby pokrewny wobec tego tematu, który był omawiany, czyli niebezpieczeństwa grzechów powszednich. Jest niejako owocem tego, czym jest grzech powszedni, który się bagatelizuje. Chodzi tutaj o oziębłość. Czyli częste grzechy powszednie prowadzą nas do oziębłości. I jest bardzo trudno kogoś wyleczyć z tej oziębłości. Święty Bernard z Clairvaux mówi, że łatwiej jest nawrócić człowieka świeckiego, który nisko upadł, niż taką duszę oziębłą. Oczywiście chodzi tutaj o duszę, która w pewnym momencie jednak przez poznanie nauki Chrystusowej zapaliła się do wielkiej gorliwości, pragnęła tutaj hojnie odpowiedzieć na wielkie dary Pana Boga, ale w pewnym momencie właśnie przez przyzwolenie na różnego rodzaju grzechy powszednie wprowadziła siebie w oziębłość. Dotyczy to bardzo często oczywiście osób duchownych, które jakby w sposób szczególny są narażone na to, ponieważ i szatan bardziej atakuje taką osobę, chce ją sprowadzić do tej oziębłości, chce ją oderwać od tego gorącego płomienia Bożej miłości, od Najświętszego Serca Pana Jezusa i doprowadzić do takiego stanu właśnie chłodu, ale też i dotyczy to i osób świeckich, katolików. I obawiam się, że tutaj możemy też spojrzeć w swoją duszę i nie jeden pewnie będzie musiał się uderzyć w piersi i powiedzieć, mnie to też w jakiś sposób dotyczy. Tutaj trzeba się najpierw zastanowić, czym oziębłość jest. Jest to stan pośredni między zimnotą a gorącością. Dusza jest oziębła, gdy w niej nie płonie już ten silny ogień Bożej miłości, a z drugiej strony nie wpadła jeszcze zupełnie właśnie w grzechy śmiertelne. Nie odpadła zupełnie od wiary, jakby zupełnie się od Pana Boga nie odseparowała. Czyli mamy ten stan, o którym mówiliśmy wczoraj. Unika się grzechu śmiertelnego, bo to się rzeczywiście uważa dalej za wielkie zło i wielkie niebezpieczeństwo. Natomiast jeśli chodzi o grzechy, powszednie to się bagatelizuje i przez to się okazuje, że żyje się w takim własnym ciepełku, ani się jest gorący Bożą miłością i gorliwością, taką jaką płonęli wielcy mężowie, czy jakby chociażby prorok Eliasz, czy wielcy święci Nowego Zakonu, jakby chociaż święty Paweł, nie ma tutaj tej seraficznej miłości, ale z drugiej strony nie ma takiego całkowitego, bezdusznego stanu grzechu śmiertelnego, jakim cechuje się właśnie ludzi, którzy całkowicie obumarli dla łaski Bożej. Żeby teraz tutaj jeszcze lepiej naświetlić, czym ta oziębłość jest, musimy najpierw zastanowić się, czym oziębłość nie jest, ponieważ tutaj znowu diabeł bardzo często miesza, podając coś, co oziębłością nie jest, za oziębłość, po to, żeby człowieka zamotać i żeby człowiek zaczął się tym zamartwiać i nie postępował w dobrym. Natomiast tych, którzy rzeczywiście są oziębli, diabeł tutaj jakby zupełnie nie musi w żaden sposób motać, bo oni już się sami zamotali. Jak w wypadku grzechu powszedniego, to właśnie różnego rodzaju skrupuły diabeł wyolbrzymia i mówi, że to są grzechy, to nawet śmiertelne i człowiek wtedy się wokół tego kręci i miota i nie postępuje. Tak samo i tutaj też są pewne pułapki, w które diabeł wprowadza człowieka. Otóż każdy pewnie doświadczył, zwłaszcza na początku swojego nawrócenia, to jakby takie odczucie żaru, tego płomienia Bożej miłości w swojej duszy. Takie rzeczy się dzieją bardzo często, kiedy człowiek albo po wielu latach życia w grzechu śmiertelnym
pod wpływem jakiegoś tam doświadczenia, nawraca się, idzie do spowiedzi, odbywa dobrą spowiedź, przyjmuje komunię świętą i wtedy rzeczywiście czuje się tak jakby rozpalony wewnętrznie. Czasami dzieje się to na przykład pod wpływem rekolekcji ignacjańskich, czy też jakiegoś takiego wydarzenia, które go wewnętrznie porusza i wtedy jakby doznaje tego przepływu Bożej miłości i to powoduje, że jest cały pochłonięty tym ogniem Bożej miłości, jako odczuwa namacalnie w swojej duszy, cała jego dusza jest jakby rozpalona tą Bożą miłością. I oczywiście jest to zupełnie stan naturalny, że Pan Bóg na początku daje nam różnego rodzaju pociechy. Zwłaszcza po takim dłuższym stanie jakiegoś oddalenia, kiedy byliśmy jakby zupełnie poza zasięgiem Jego miłości, gdzieś wędrowaliśmy po Dolinie Śmierci, po tych manowcach Grzechu Śmiertelnego, to wtedy, kiedy wracamy, to Bóg każe oczywiście nas przyodziać w najlepszą szatę, wkłada pierścień na palec, zabije dla nas tuczone zwierzę i urządza wielkie przyjęcie, na które sprasza wszystkich swoich znajomych, ażeby się weselić, ponieważ syn, który kiedyś umarł, na nowo się odnalazł. Jako chce nas tą słodyczą pociągnąć do siebie. Natomiast później widzimy tego drugiego syna, tego, który zawsze był z ojcem i wtedy zaraz zaczyna wyrzucać, mi nawet koźlęcia nie dałeś, ażebym się zabawił z moimi przyjaciółmi. Otóż ojciec wtedy mówi, bo wszystko moje jest twoje. Jesteś domownikiem moim. Nie potrzeba cię pociągać, ponieważ jesteś przy mnie. I tutaj właśnie jest ta rzeczywista sytuacja człowieka, który w pewnym momencie, po tym okresie początkowym, traci to poczucie Bożej miłości. Traci ten żar, traci to takie jakby odczuwalne, namacalne dotknięcie tych płomieni, które z Boga wychodzą i wtedy zaczyna się martwić i mówi, chyba popadłem w oziębłość, chyba czymś zawieniłem, że Bóg cofnął swoją miłość. I wielu dobrych katolików bardzo poważnie się wtedy zamartwia i myśli, że rzeczywiście tutaj popadli w straszne jakieś grzechy albo Pan Bóg ciągle im czegoś nie odpuścił, i dlatego w pewnym momencie cofnął te wszystkie pociechy. Oczywiście to jest tylko iluzja, ułuda. Tak naprawdę Pan Bóg nie chce nas jakby ciągle karmić tymi słodyczami, tylko chce dać nam pokarm stały, taki, który będzie służył naszemu pożytkowi. A co będzie nam najbardziej służyło, jeżeli to, co Pan nasz Jezus Chrystus pokazał, to jest krzyż. To jest ten największy dar, który Pan Bóg dał swojemu Synowi, krzyż. I ten krzyż chce też, ażeby stał się naszym udziałem. Ponieważ tak naprawdę naszej świętości, naszej dojrzałości służy najbardziej krzyż. Tam dopiero oczyszczamy się, nie w tych słodyczach, tylko dźwigając krzyż, cierpliwie go znosząc. Tam tak naprawdę poznajemy Bożą mądrość, i tam tak naprawdę okazujemy Bogu prawdziwą miłość. Nie wtedy, kiedy się tak wspaniale rozczulamy i unosimy się po prostu nad ziemią, na modlitwie i że myślimy, że tutaj już jesteśmy w jakiejś ekstazie. To nie jest najważniejsze. To jest jakby taki dział reklamy. Ale tak naprawdę ten dział reklamy jest po to, żeby wprowadzić nas w to podstawowe misterium, jakim jest misterium, tajemnica Krzyża Chrystusowego. I tam dopiero Pan Bóg, właśnie kiedy pozbywa nas tych wszystkich słodyczy, kiedy nas stopniowo wprowadza w to duchowe ogołocenie, tam tak naprawdę najwięcej się w duszy dokonuje. Tam jest dopiero dusza leczona ze wszystkich pozostałości grzechu, które w niej są. Dlatego też nie powinniśmy się tym martwić, że nie odczuwamy pociech, które odczuwaliśmy kiedyś. I po prostu mamy, co mamy tutaj robić. Mamy odważnie składać Zbawicielowi ofiarę z samych siebie. Jeżeli pomimo braku tych wszystkich odczuć,
dalej wiernie wypełniamy te wszystkie nasze obowiązki wobec Pana Boga. Dalej wiernie staramy się z gorliwością odrzucać wszystkie pułapki diabelskie. Staramy się Panu Bogu oddawać to, co najlepsze. Mimo że nie odczuwamy żadnej satysfakcji, to nie ma czym się tutaj, nie ma czym się przejmować. Oczywiście na tą sprawę można spojrzeć też i bardziej on tak przyziemnie, bo to jakby łaska buduje na naturze. Jeżeli człowiek, który niewiele wiedział o Panu Bogu, raptem dostaje wielką dawkę, na przykład na rekolekcjach ignacjańskich, takich bardzo ważnych, podstawowych praw chrześcijańskich, to w tym momencie to jest dla niego ogromna nowość. Jest zaskoczony. Mówi, to tak to wszystko wygląda. Tak okropny jest grzech, tak straszna jest zapłata za grzech i tak wspaniała jest Boża miłość, która nie waha się dla mnie stąpić z nieba, nie waha się za mnie cierpieć, nie waha się mnie pociągnąć do siebie. I wtedy jakby spotykając się z tą nowością, jest cały poruszony, jego wnętrze jest całe poruszone. Ale z biegiem czasu, kiedy ciągle słyszy te rzeczy, stają się dla niego czymś oczywistym. Dlatego też nie oddziaływują na niego właśnie w taki sposób bardzo radykalny. I dlatego tutaj często jest tak, że po pewnym momencie przez to oswojenie się z tymi prawdami, one już jakby nie oddziaływują i nie ma tego odczuwalnego poruszenia w naszej duszy. Słyszymy wzniosłe kazania, ktoś mówi na przykład przepiękne kazanie o męce pańskiej, a w naszej sercu czujemy jakby taki, można powiedzieć, jakby no właśnie taką pewnego rodzaju oziębłość. Nie ma tutaj tych poruszeń, wzruszeń, które kiedyś pojawiały się, ale z drugiej strony mamy ciągle tą chęć, ażeby Chrystusa Pana naszego naśladować w Jego cierpieniach, chęć, ażeby Mu wynagrodzić za wszystkie cierpienia, za te grzechy, które były powodem Jego tak okrutnej męki. Wtedy nie musimy się martwić. Wręcz przeciwnie, jesteśmy na dobrej drodze. Wspomniany przeze mnie ojciec Grójusz powiadał w taki sposób. Gdy Bóg powołuje duszę do wysokiej kontemplacji, rozpoczyna zwykle od tego, że zlewa na nią swe dary i łaski, lecz potem oddala się powoli, odbiera swe dary, wtrąca ją z jednej przepaści w drugą. Ona zaś nie widzi niczego, nie czuje niczego, nie znajduje w niczym zadowolenia. Gdy się modli, to jest przekonana, że jej modlitwy zostaną odrzucone. Widzi się przykrytą grzechami. Czuje nad sobą miecz Bożej Sprawiedliwości. Czuje, że ciąży na niej wyrok potępienia. A mimo to, mimo tych wszystkich odczuć, nie odstępuje od swojej gorliwości. I wtedy to oczywiście nie jest żadna oziębłość. Tym nie musimy się zamartwiać. Byłoby wręcz szkodą, a gdybyśmy tych łakoci Bożych pragnęli, gdybyśmy ciągle gonili za tymi wszystkimi łakociami, tymi słodyczami duchowymi, to by ostatecznie doprowadziło nas do całkowitego regresu duchowego. To widzimy właśnie u tych wszystkich charyzmatyków. Bardzo częstym zjawiskiem jest to, że gdzieś im tam się wiara w pewnym momencie załamuje, ponieważ nie dostają nowych wrażeń. A jak nie dostają nowych wrażeń, to mówią, Pan Bóg mnie opuścił, Pan Bóg mnie już nie kocha, albo w ogóle Pana Boga nie ma i albo ktoś rezygnuje w ogóle z wiary, albo na przykład, co często też się zdarza, odchodzą z Kościoła katolickiego, bo mówią, że Kościół katolicki jest przeszkodą na działaniu Ducha Świętego i idą gdzieś do jakichś zielonoświątkowców, bo tam jeszcze coś będą odczuwali. No bo jakaś nowość ich tam spotka i rzeczywiście będą ich emocje nakręcane, ale w pewnym momencie i tam się przyzwyczają i co wtedy? I wtedy jest ta pustka. I to jest właśnie wielka pułapka. Ktoś, kto goni za tymi słodyczami duchowymi, ostatecznie doprowadzi się do tej totalnej pustki. Bo Bóg to nie jest sklep, to nie jest cukiernia, tylko to jest Ojciec Niebieski, który daje nam taki pokarm, który nam służy. Dlatego też tutaj trzeba bardzo uważać, zwłaszcza jeżeli ktoś
też jakby tą swoją wiarę buduje na jakichś właśnie sensacyjnych wiadomościach z takich czy innych objawień, gdzieś tam coś przeczyta, tutaj jakieś proroctwo, tutaj coś i teraz tym żyje, to jest dla niego takie najważniejsze, tym proroctwem, spełni się, nie spełni się, oczywiście się nie spełni, potem następne i tak dalej, i tak dalej, i tak po prostu sobie kserują te różne jakieś dziwne, nie przez żaden autorytet kościelny niepotwierdzone jakieś objawienia, które najczęściej są po prostu efektem jakiegoś chorego umysłu albo wręcz działania diabelskiego, ale za tym gonią i na tym budują. Ciągle muszą mieć jakąś sensację, ale to ostatecznie też do niczego nie prowadzi. Więc tutaj, jeżeli budujemy na dobrym fundamencie, na fundamencie wiary katolickiej, jeżeli po pewnym momencie Bóg nas pozbawia tych słodyczy, a mimo to widzimy, że dalej wykonujemy nasze względem Pana Boga i względem naszych bliźnich obowiązki, nie musimy się martwić. Ba, czasami bywa tak, że odczuwamy pewnego rodzaju nawet przesyt życiem duchowym. Wszystko wydaje się nam bardzo trudne. Musimy naprawdę zmuszać się do modlitwy, do umartwienia. Nasza natura jakby zaczyna się buntować przed tym krzyżem. Pojawiają się jakby takie pokusy, żeby wszystko odrzucić, ażeby jakby się od wszystkiego odwrócić. I to niestety zdarzało się również nawet wielkim świętym. Ale mimo słabości natury dalej wypełniamy, mimo tego naszego odczucia, takiej niechęci wręcz. Rano wstaję i myślę, znowu przede mną dzień pełen ofiar, dzień pełen wyrzeczeń, dzień pełen martwień. Dzień, kiedy znowu będę musiał siebie zmusić do tego, ażeby ugiąć kolana i modlić się, odmawiać różaniec. Będę odczuwał znowu tą totalną pustkę. Nic nie będę mógł, po prostu w mojej duszy żadna iskierka się nie zabłyśnie, a będę musiał odmawiać ten różaniec, będę musiał odprawić rozmyślanie, będę musiał pójść na mszę świętą, będę musiał pościć. Będę musiał znosić jakieś tam, powiedzmy, przykrości, które mnie codziennie spotykają. Będę musiał wypełniać moje obowiązki i mimo tych myśli wstaję i to wszystko robię. Tutaj też nie muszę się martwić, że jestem w jakiejś oziębłości, która Pana Boga obraża. Albo o której mówił święty Bernard, że tak trudno z niej jest człowieka nawrócić. Czasami nawet jest tak, że przez jakiś moment ulegamy tej oziębłości, że gdzieś ta nasza natura czasami wręcz się tak zachwieje, że po prostu na jakiś moment machniemy ręką i powiemy, że to nie ma sensu. Ja już nie dam rady więcej walczyć i po prostu, nie wiem, przez jakiś tam nawet zdarzy się upadek, że po prostu zrezygnuję z modlitwy, czy zrezygnuję z jakiegoś tutaj wysiłku duchowego i powiem, że nie ma sensu. Ale za chwilę się opamiętam, upokorzę się przed Panem Bogiem, pomyślę, że zrobiłem odrobną głupotę i dalej wrócę do tej swojej drogi krzyża, którą Pan Bóg mi wyznaczył. I nawet wtedy nie muszę się martwić. Moi drodzy, mamy tutaj pewien przykład, gdzie słabość ludzkiej natury daje się we znaki w ogrójcu. Pan nasz Jezus Chrystus pragnął bardzo tej godziny swojej godziny, czyli godziny krzyża. Chrzest mam przyjąć, jakże bardzo pragnę, ażeby to się już stało. A mimo to, kiedy ta godzina naprawdę się przybliżyła, ta ludzka natura zaczęła się buntować. Pan nasz Jezus Chrystus odczuwał ogromną trwogę. Zaczął oblewać się krwawym potem. Zaczął rzeczywiście tutaj mocno doświadczać tych wszystkich okropieństw, które go czekają. I zaczął wręcz prosić Ojca, ażeby oddalił od niego ten kielich. Ale za chwilę od razu pojawia się ta refleksja. Nie moja, ale Twoja niech się stanie wola. Tutaj to jest przykład. Nie jest dla nas, że w momencie nawet, kiedy pojawiają się takie trudne chwile, że jeżeli dalej mimo wszystko trwamy przy Panu Bogu, dalej wypełniamy to, co do nas należy, to nie tracimy przez to tych zasług i Pana Boga taki stan naszej duszy zupełnie nie obraża. Można śmiało nawet powiedzieć, jeżeli wytrwamy na tej drodze, że bardzo mocno możemy postąpić. Bardziej to jest
dogodne do zdobywania doskonałości niż te wszystkie pociechy, którymi człowiek na początku się karmi. Natomiast poziębłość polega w swej istocie na tym, że zaniedbujemy wszystko i to w sposób trwały. Nie to, że był jakiś taki moment krytyczny, że się zachwiałem, tylko po prostu w pewnym momencie machnąłem ręką i powiedziałem, a ja jestem za średnią krajową. Nie będę się wychylał ani w prawo, ani w lewo. Jak większość katolików, tak i ja. A nawet może będę trochę lepszy, bo wielu z nich popełnia grzechy śmiertelne. Ja natomiast grzechu śmiertelnego będę unikał, bo wiem, że grzech śmiertelny może sprowadzić na mnie ogromne nieszczęście, więc tego będę unikał. Natomiast wszystko inne to już jest zupełnie dla mnie nieistotne. To wszystko jest obojętne. Po co się wysilać? Po co tak bardzo się tutaj umartwiać? Niech zakonnicy się umartwiają, niech księża się umartwiają, a mnie wystarczy tylko, żeby ten stan łaski utrzymać i żeby tam od czasu do czasu jakiś tam akt religijny odprawić, ale się specjalnie nie wysilić. I to już jest taki stan, że człowiek żyje z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok i tak po prostu cały czas bijają te godziny, dni i lata i ciągle jest mniej więcej w tym samym miejscu. Drepcze w tym samym stanie, w takim zupełnym, w takiej zupełnej apatii i idzie sobie tam, nie wiem, raz na jakiś czas do spowiedzi, ale nie ma żadnego postępu, nie ma żadnej jakiejś woli cokolwiek w swoim życiu zmienić. I dlatego staje się czymś normalnym, że się opuszcza modlitwę, staje się czymś normalnym, że jeżeli się nawet modli, to po prostu tylko jest to klepanie, a myśli gdzieś tam już są rozbiegane na różne strony. Staje się czymś normalnym, że jeśli chodzi o umartwienie, to od czasu do czasu tam w piątek może nie zjem mięsa, ale na przykład zamiast mięsa to sobie wynagrodzę czymś o wiele lepszym i to na tej zasadzie, żeby tylko dla pozoru wszystko było dobrze, natomiast oczywiście nie ma nawet jakiegokolwiek chociażby odrobiny poczucia żalu z powodu tego, że jest się wobec Pana Boga oziębły. I jest oczywiście on, taki człowiek, jakby on nie odczuwa żadnego żalu ze swojego stanu oziębłości. Nic go nie rusza. Jest on zadowolony, jeżeli nie popełnia grzechu śmiertelnego. I tutaj jest jakby to, powiedzmy, ta jeszcze resztka tej pozostałości, tego żaru Bożej miłości, że jeszcze całkowicie nie wygasł, więc jest wrażliwy na to, żeby tego grzechu śmiertelnego nie popełniać, ale nie z powodu miłości Pana Boga, tylko z powodu lęku przed karą, jaka grozi za taki grzech. Natomiast jeśli by nie było takiej kary, to prawdopodobnie również i w te grzechy ciężkie również by popadał. I oczywiście wszystko sobie tłumaczy, że przecież to nie jest grzech ciężki, nie ma czym się przejmować. Jest to taka wymówka bardzo, bardzo wygodna na wszystko. Śmieje się z tych, którzy starają się gorliwie żyć. Kpi sobie z nich, uważa ich za takich świętoszków, mówi, że ktoś jest świętszy niż papież, albo ktoś jest, po prostu nie wiem, awansuje tutaj na świętego, że to jakby się tutaj ktoś wychyla od normy. I dlatego też oczywiście jakby zawsze takie krytyczne uwagi, cyniczne, złośliwe pod adresem takich ludzi kieruję. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest totalna obojętność na grzech powszedni. I dlatego jest zupełnie niedbały w swoich obowiązkach. Wszystko robi tak na zasadzie jakby najgorszej pańszczyzny. Trzeba zrobić, to jakoś tam się, jakoś się przełamie i zrobi, ale naprawdę bez żadnego wkładu. Jeżeli można coś zrobić byle jak, to zrobi to byle jak. I tak taki człowiek po prostu stacza się coraz bardziej. Kieruje się tylko swoim upodobaniem. Wypełnia tylko takie obowiązki,
które mu się podobają. Jeżeli cokolwiek robi, że jest jakiś tam po prostu się szarpnie na cokolwiek, jakąś na zewnątrz, to tylko i wyłącznie po to, ażeby się pokazać. A żeby tutaj jego miłość własna została jakby połechtana, żeby została wyeksponowana, to wtedy oczywiście jest w stanie coś z siebie dać, ale nigdy za darmo. I oczywiście taka oziębłość stoi w sprzeczności z największym przykazaniem miłości. Dlatego też taki człowiek po prostu jest codziennie obojętny na Pana Boga, na tego Pana Boga, który go kocha. Jest obojętny nawet wtedy, kiedy przystępuje do Komunii Świętej. Kiedy jakby przyjmuje ten węgiel rozżarzony Bożej miłości, to Najświętsze Serce Pana Jezusa odchodzi zupełnie obojętny. To nie o to chodzi, że nie odczuwa w tym momencie żadnych jakichś wzniosłych uczuć, ale stara się jakby tego Pana Jezusa przyjąć jak najgodniej w swoim sercu, tylko po prostu przychodzi zupełnie rutynowo, przyjmuje komunię i zaraz już o tym zapomina. I potem się tak dzieje, że zaczynają tacy ludzie coraz częściej rezygnować z Komunii Świętej. Nie ma w sobie grzechu śmiertelnego, jakby można było przyjąć tą komunię, ale gdzieś tam jednak pojawia się ta wewnętrzna blokada, która powoduje, że zaczynają się separować, zaczynają unikać, odchodzić od Komunii Świętej, ażeby coraz bardziej w tą oziębłość się staczać. I to można powiedzieć, że taki człowiek, jakby można włożyć w jego usta to, co Izraelici powiedzieli na pustyni do Mojżesza. Zbrzydził się nam już ten pokarm mizerny. I oczywiście taka oziębłość jest stanem, który się sprzeciwia naszemu obowiązkowi dążenia do doskonałości. To zgodzenie się na średnią krajową, to takie powiedzenie sobie, że mi to tam jest obojętne, ja się nie będę wysilał, nie będę tutaj wychodził przed szereg, ja po prostu tak jak wszyscy, powoduje, że taki człowiek rzeczywiście nie dąży do doskonałości. Taki człowiek jest człowiekiem letnim. Takim, o którym Pan nasz Jezus Chrystus powiedział, że wypluje go z ust moich. I tutaj oczywiście niech Najświętsza Pani będzie dla nas przykładem. Ponieważ w jej życiu, jak doskonale wiecie, krzyża nigdy nie zabrakło. Symeon przepowiedział w świątyni 40 dni po narodzeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, że duszę jej miecz przeniknie. I jej rzeczywistość duchowa jest mocno powiązana z jej rzeczywistością fizyczną. Przeżywa nieustannie jakby pewnego rodzaju oschłość. Pan Jezus w pewnym momencie ją zostawia, odchodzi. Do niej dochodzą tylko właśnie niepokojące wiadomości, że jest zagrożony, że Żydzi organizują różnego rodzaju spiski na jego życie, że Herod, że Piłat. W pewnym momencie dochodzi nawet ta straszna, czarna wiadomość, że został pojmany, skazany na śmierć. A mimo to żar miłości Bożej w niej nigdy ani na chwilę nie wygasł. Nie było takiego momentu, ażeby ona czynem i swoją postawą nie pokazała, że tak naprawdę kocha Boga. Było dużo momentów, kiedy nie odczuwała tego. Kiedy była jakby pozbawiona tych duchowych słodyczy. Ale w każdej sytuacji, czy to w momencie, kiedy ucieka z Panem naszym do Egiptu, czy w momencie, kiedy żyje w tym szarym życiem w Nazarecie, czy kiedy sama spędza to życie, kiedy Pan nasz naucza, czy w momencie Jego męki, stojąc pod krzyżem, zawsze pełna jest Bożej miłości. Ponieważ w każdym z tych momentów pełni wolę Bożą. Ponieważ każdy z tych momentów chce służyć jak najlepiej Bogu. By woła, któż jak Bóg? Kto się równa Bogu? Tutaj
Dlatego też nie szukajmy oczywiście tych słodyczy. Tak jak mówiłem, to nawet może być szkodliwe dla nas. Ale w każdym momencie, niezależnie od tego, czy odczuwamy wzniosłe tutaj uniesienia, czy odczuwamy taką oschłość, pełnijmy wolę Bożą. Nigdy nie mówmy sobie, a sobie tutaj na chwilę odpuszczę, daruję sobie to czy tamto. To nie jest istotne, to nie jest ważne, to nie jest grzech śmiertelny. Bo w taki sposób niestety możemy się stoczyć w to życie takie właśnie letnie. Taką oziębłość. I tak jak powiedział święty Bernard, ciężko jest wyrwać takiego z oziębłości. Bo jeżeli ktoś popadł w grzech śmiertelny, ktoś prowadził życie, starał się prowadzić życie jak najgorliwsze. I mamy tu przykład świętego Piotra, o którym już mówiłem wczoraj. Popadł w grzech śmiertelny. Jaka była jego reakcja? Natychmiast wyszedł i gorzko zapłakał. I widzimy, że ten grzech, mimo tej całej brzydoty i grozy, jakie przyniósł dla świętego Piotra, stał się dla niego okazją do otrzymania ogromnych łask. Zbudził skruchę, poznał samego siebie, swoją słabość, nawrócił się i do końca życia czynił pokutę za ten okropny, potrójny grzech, którego dopuścił się w nocy schwytania Pana Jezusa. I tak postępują ci, którzy rzeczywiście chcą wolę Bożą pełnić. Jeżeli zdarzy się nieszczęście grzechu śmiertelnego, to pierwsze co robią, to wzbudzają w sobie żal szczery, jak tylko możliwie najdoskonalszy, i śpieszą do konfesjonału. Spowiadają się, proszą Boga o wybaczenie i czynią pokutę. I wtedy oczywiście niewiele szkody odnoszą. Ale jeżeli ktoś żyje od tak sobie, na zasadzie, no przecież ja grzechu śmiertelnego nie popełniam, że przecież ja tutaj wypełniam to, co do mnie należy, może nie zawsze zbyt wiernie, ale generalnie co mi można zarzucić, to takiego człowieka jest naprawdę trudno wyrwać. Jak mu można powiedzieć, człowieku, przecież ty ranisz Bożą miłość. Przecież ty jesteś zupełnie oziębły dla Pana Boga. Przecież ty nie wypełniasz swojego zadania dążenia do doskonałości. Nie chcesz być doskonałym i świętym jak Ojciec Niebieski. Ale to do niego nie przemawia. To wszystko dla niego jest abstrakcja. Mówi, że twardo stąpa po ziemi. Ale niestety nie ma wzroku uniesionego do góry i to jest jego problem. Dlatego też przed tym musimy się bardzo bronić. Przed tą oziębłością. Musimy zbadać, czy rzeczywiście w nas jest ten stan nieszczęsny. Jeżeli jest, to jak możemy go pokonać? Tylko działając przeciwko tej naszej tendencji. Jeżeli łatwo sobie odpuszczam wszystko, jeżeli łatwo się ze wszystkiego dyspensuję, mówiąc, że to nie jest grzech śmiertelny, to powinienem tym bardziej się przymuszać do tego, żeby obarczyć się krzyżem Pana Jezusa i go dźwigać, nie stękając, nie narzekając, tylko ufnie i wiernie, z każdego dnia. Im bardziej będzie natura moja buntowała się i mówiła, ulżyj sobie, tym bardziej będę jeszcze bardziej sobie dokładał tutaj ciężaru, ażeby tylko jak najszybciej tego stanu niebezpiecznego się pozbyć. Bo jeżeli będę tak dryfował, to przyjdzie sędzia i powie to, co powiedział w Apokalipsie, jako że byłeś ani gorący, ani zimny, tylko letni, to wypluwam cię z moich ust. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego.